Cześć, witajcie. Czy znacie w warszawskich lasach jakieś niezwykłe lub tajemnicze miejsca? Zapewne wielu z Was wymieni Las Kabacki albo Las Bielański. Będzie to oczywiście dobra myśl. Jednakże na terenie zarządzanym przez Lasy Miejskie Warszawa są też miejsca o wiele mniej znane, niepozorne i ukryte. Takie jak na przykład teren przy ulicy Proletariatczyków w bezpośredniej bliskości niewielkiego kompleksu leśnego Wydma Żerańska na Białołęce. Teren ten jest o tyle tajemniczy, że nie ma dostępnej szerokiej dokumentacji jego powstania. Wiemy, że został zalesiony kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, a wcześniej był pokryty polami uprawnymi. Jego część, konkretnie ten trójkątny fragment, została obsadzona topolą balsamiczną, szybko rosnącym drzewem, które sadzi się na plantacjach. Las na tym terenie jest w coraz gorszym stanie. Wiele drzew uschło. Przyszedł najwyższy czas na działanie. O tym, co będziemy tam robić, opowie Wam Konrad Skwarek z działu gospodarki leśnej. Oddaję mu głos. Po Państwa prawej stronie znajduje się plantacja topoli balsamicznej, która obecnie jest w wieku około 60 lat. Już na pierwszy rzut oka widać, że niektóre z tych drzew są zamarłe, bądź też wykazują oznaki zaawansowanego zamierania. Obok mamy dosyć popularnie uczęszczaną ścieżkę wzdłuż kanału Żerańskiego i te drzewa stwarzają olbrzymie niestety zagrożenie dla osób spacerujących bądź jeżdżących rowerami. Zobaczmy, jak to wygląda we wnętrzu drzewostanu. Tutaj nie wygląda to niestety o wiele lepiej. Mamy pojedyncze i grupowo wydzielające się topole. To już najwyższy czas, żeby zacząć tutaj działać. Na szczęście mamy też tutaj dużo gatunków w podroście, rodzime klony. One na pewno stworzą w przyszłości pierwsze piętro lasu i zastąpią ten drzewostan topolowy. Oprócz wycinania drzew obumarłych i zamierających, często następuje konieczność również wycinania drzew zdrowych w celu stworzenia jak najlepszych warunków wzrostu i rozwoju dla cennych gatunków, które znajdują się pod nimi. Takich jak na przykład ten klon, bądź dęby, bądź inne gatunki. Jest to szczególnie ciekawe miejsce. Oprócz plantacji topolowej znajdujemy tutaj bardzo duże obszary z gatunkami biocenotycznymi, owocodajnymi, stanowiącymi bazę pokarmową dla ptaków. Oczywiście podczas prowadzenia prac związanych z wycinką będziemy zwracali szczególną uwagę, aby nie uszkodzić występujących tutaj gatunków biocenotycznych. Jesteśmy w miejscu, gdzie niemalże obumarł drzewostan topolowy. Jego miejsce zajął niestety klon jesienolistny, czyli gatunek obcy, inwazyjny, uniemożliwiający rozwój naszym rodzimym gatunkom. Naszym zadaniem będzie usunięcie klona jesionolistnego, przygotowanie tego terenu do nasadzeń. Będziemy sadzić dęby, wiązy, lipy, klony, a w najuboższych fragmentach sosnę. Prace związane z wycinką drzew budzą zwykle wiele emocji. Ale należy pamiętać, że naszym nadrzędnym celem jest troska o bezpieczeństwo osób odwiedzających lasy, wzmacnianie jego stabilności, ochronę, trwałość oraz zapewnienie, aby kolejne pokolenia warszawiaków mogło się nim cieszyć. Te prace mają się temu właśnie przysłużyć.